Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Radosław Fogiel. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Już wszystko dobrze? Bo wczoraj pan powiedział, że straszne przeżycia pan miał podczas oglądania meczu. Już się pan jakoś otrząsnął? Ten człowiek musi się podnieść i żyć dalej. Dobrze by było, żeby też było polska reprezentacja się podniosła i poszła dalej. Albo w ogóle poszła dalej. No było to traumatyczne przeżycie nawet dla takiego przygodnego kibice, jak ja. Było widać, że na boisku była drużyna, której bardzo się chciało, która gryzła trawę, która rwała się do piłki. No i była też polska reprezentacja. A prawo i sprawiedliwość jest taką drużyną, która będzie gryźć trawę i rwać się do piłki? Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie i to dokładnie nawet często motywując swoich, swoich posłów tego samego sformułowania używa prezes Kaczyński. Przed nami bój niezwykle ważny, będziemy decydować 15 października jaka ma być Polska, w jaką stronę ma iść, czy ma być Polską bezpieczną, solidarną, zamożną, czy ma być Polską, która wykonuje polecenia obcych stolic, która na telefon podnosi Polakom wiek emerytalny. Pan już tutaj, tutaj nawiązuje do dzisiejszego spotu, gdzie głównym bohaterem jest. Może właściwie... to spot, może to film dokumentalny? Film dokumentalny. Tam też rola kota jest godna, godna polecenia. Kot też zagrał. Państwo sobie mogą obejrzeć, ale chciałbym się jeszcze odwołać do pana funkcji szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i zapytać o to co właściwie się zdarzyło? Czy pan już wie w MSZ-cie, za co został odwołany wiceminister Piotr Wawrzyk? Czy za niefrazobliwość, za niedopełnienie, czy też przekroczenie urzędniczych obowiązków, albo za jakieś grubsze sprawy? Jeśli CBA wkroczyła do tej instytucji, no to wygląda, że sprawy są grubsze? CBA i Polska Prokuratura, z tego co wiemy z informacji medialnych, a przede wszystkim z komunikatu samej prokuratury, gdzie nastąpiło sprostowanie wielu dotychczasowych informacji medialnych, bo to na razie na tym możemy bazować. No, my politycy też nie mamy jakiegoś, jakiejś większej wiedzy na ten no temat. No, ale to czy CBA to w, w skutek doniesień medialnych? Nie, nie oczywiście, że nie, oczywiście, że nie, ale mówię, że no tak pani redaktor, jak ja, jak i wszyscy inni politycy, którzy komentują tę sprawę, mamy te same źródła informacji, bo nikt tu nie ma żadnych tajnych informacji ze służb czy z prokuratury. Prokuratura mówi jasno. Rzeczywiście prowadzi postępowanie w kwestii potencjalnych nieprawidłowości w procesie wydawania wiz, to rzecz pierwsza. Chyba już Te... nieprawidłowości już nie są potencjalne, tylko stwierdzone, tylko jeszcze przyczyny tych no, nieprawidłowości stwierdzone są. Badane. To one, stwierdzone to one będą przynajmniej jeżeli prokuratura zakończy sprawę. Już, ja już nie mówię o wyroku sądowym, ale hmm. no, prokuratura no, na razie jeszcze w, w ogóle jest w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. No, to jest naprawdę bardzo wstępny bardzo wstępne. Etap. Druga sprawa. W przeciwieństwie do tego, co chcą Polakom wmówić nasi konkurenci polityczni, kreśląc jakieś wizje milionów źle wydanych wiz, prokuratura w swoim komunikacie mówi bardzo jasno: te nieprawidłowości mogły dotyczyć kilkuset wniosków wizowych, z czego około połowy i tak zostało rozpatrzonych negatywnie. Ale biorąc pod uwagę, no i też stąd no Ale czynności... to ja w tym momencie przepraszam, że się wtrącę, pewno... ale, ale chodzi o, o to, że te, ta sprawa może dotyczyć kilkuset wiz, czyli nieprawidłowości, natomiast tych wiz było wydawane o wiele więcej. I opozycja nie mówi tylko o nieprawidłowościach, ale w ogóle o jakimś ogromie no, wiz to dla obywateli z krajów pozaeuropejskich. Zaraz do tego dojdziemy, ale żebyśmy mieli jasność, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości przy jakichkolwiek wizach musi być to wyjaśnione, jeżeli ktoś popełnił błąd, musi być wyciągnięte konsekwencje, jeżeli było tam coś gorszego, to również należy za to odpowiedzieć. Nie ma co do tego wątpliwości i to jest wydaje się jasne. To o czym mówi opozycja, to powrót do tej. Kłamliwej narracji Donalda Tuska sprzed kilku miesięcy, jak sądzę. Przypomnijmy, że najpierw Donald Tusk był wielkim zwolennikiem. Nielegalnej migracji, kiedy rozpoczynał się ten szturm na polską granicę. Kiedy Łukaszenka do spółki z Putinem yy, organizowali sztuczny kryzys migracyjny, ściągając ludzi z Iraku, z Afryki, żeby przekraczali polską granicę. To wtedy Donald Tusk wyszedł w swojej kryzysowej kurteczce i zatroskanym głosem mówił, że to są biedni ludzie, którzy szukają miejsca na ziemi i jaki mur i w ogóle dlaczego my się przed nimi bronimy. Muszę panu to, pan na to chyba Donald... spieszyć, Wczoraj pan brał udział w DB. Zobaczcie, pan się pięknie dyscyplinuje. Proszę się zdyscyplinować i do na szybciej. Był, I to był Donald Tusk, który chciał wpuszczać ludzi przez granicę z Białorusią. Dzisiaj yy, wymyślił sobie inną narrację i próbuje przekonać Polaków, że legalny proces wizowy. Legalny proces pozwolenia o pracę ma być jakimś problemem. W sytuacji, kiedy 80% osób, które uzyskują to pozwolenie na pracę czy wjazd do kraju, to są migranci z Ukrainy i Białorusi, którzy uciekają albo przyjeżdżają tutaj po Bo plan wizowy jest 400 tysięcy lepsze... rocznie, ale właśnie 20 z tego, co najwyżej, to są te Poza osoby. Tym, co to jest plan wizowy? Plan wizowy to jest przewidywanie MSZ. Ile może zostać złożonych wniosków, bo po prostu ludzie składają wnioski. No tego im nie zabronimy. Po naszej stronie jest rozpatrywanie tych wniosków, wydawanie wiz albo ich niewydawanie. Zdecydowana jest, większość czy... nawet tych wiz nie dostaje. Czy jeśli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona do spodu, kto jest... Odpowiedzialny oprócz ministra Wawrzyka za nieprawidłowości. No bo ja w dalszym ciągu nie wiem za co został zdymisjonowany. tak? Ponieważ naprawdę... pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, to jest ta różnica, która, która jest między nami, między Prawem a Sprawiedliwością a naszymi konkurentami. Pojawił się cień wątpliwości, żeby wszystko było jasne. Pan premier zdecydował o dymisji. Dobrze, ale myśli pan, że to wystarczy, czy jeszcze ta sprawa, myślę, że ona będzie śledzona przez dziennikarzy i przez opozycję. Ale oczywiście będzie śledzona. Więc ja jeżeli sam państwo będę ją... nie, nie wyjaśnią tego, że tak powiem, do spodu, no, to to nie, może sekundkę. zagrać w kampanii. Sekundkę, panie redaktorze. Ja hmm. sam ją będę śledził. Tylko co znaczy państwo nie wyjaśnią? No, my politycy nie mamy po temu narzędzi. Yy, dobrze, Zajmuję ale się służby tym... są... No to przecież zaczęliśmy od tego. Służby są państwa. Państwa polskiego. polskiego państwa tak. polskiego, Czyli nie pańs państwa nas. Państwo, <laughs> państwo, jeśli państwo nie wyjaśni, a państwo nie będą no więc... te, tego pilnować, żeby to zostało wyjaśnione. No więc mogę zagwarantować, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało cokolwiek do powiedzenia, to państwo to wyjaśni, bo my walczymy z takim imposybilizmem, z tym, że y, państwo ma nie mieć żadnych narzędzi, żadnych możliwości. To, Dobrze, Donald ja to, Tusk, zapytać to o film... to, <coughs> zdanie. To Donald Tusk zawsze wychodzi. Chodził, czy w sprawie Ambergold, czy jakiejkolwiek innej, i mówił: ja nic nie mogę. Ja mam pana Seremeta i on mi nie pozwala. My wychodzimy z, innej, z innego punktu widzenia. Nasza filozofia jest inna, i te sprawy muszą i będą być wyjaśnione. Dobrze, Ale równocześnie, migracji... równocześnie nie pozwólmy, nie pozwólmy równocześnie, żeby opozycja robiła Polakom wodę z mózgu, twierdząc, że nie widzi różnicy między nielegalną migracją, której się przeciwstawiamy, a tym, że ktoś na wniosek polskiego przedsiębiorcy po otrzymaniu pozwolenia na pracę, po sprawdzeniu przez służby otrzymuje polską wizę pracowniczą najczęściej na okres kilku miesięcy. A propos migracji, Anglieszka Holand została wyróżniona w wy w Wenecji nagrodą specjalną jury za film Zielona granica. Jak pan to odbiera? Bo to jest tak, że krytycy także polscy doceniają walory artystyczne filmu, jak widać też nie wiem jakie walory pewnie też artystyczne dostrzegło jury w Wenecji. Natomiast politycy, a także jak widać w komentarzach tak zwani zwykli obywatele no, piszą bardzo negatywne rzeczy. Czy to też, że tak powiem, zagra w kampanii? Niektórzy po premierze filmu dziękowali Agnieszce Holland za wsparcie kampanii Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście podejście żartobliwe, bo nie ma z czego się cieszyć, że ktoś zrealizował paszkwil, który obraża Polaków, obraża polski mundur, polskie służby, obraża polskie państwo. Ja oczywiście dokonuję tu zastrzeżenia. Mówię na podstawie zwiastuna i wypowiedzi samej reżyserki. Wydaje się, że są to źródła jednak dość miarodajne, bo zaraz ktoś zarzuci, że wypowiada się, o filmu nie widział. No nie miałem jeszcze możliwości. E, mamy zwiastun, mamy wypowiedzi reżyserki. Z tego. No i mamy się... nagrodę też. No i właśnie. No, ja nie chciałbym robić daleko idących analogii, no ale jednak trudno. Trudno w tej sytuacji nie przywołać lat 40. i innej nagrody dla innego filmu, który przedstawiał Polaków jako prześladujących mniejszość niemiecką przed wojną. Film Heimke, dzieło nazistowskiej propagandy też miał na celu zochydzenie Polaków. Będzie pan miał proces tak jak z Wigilią. Ale ja przywołuję, ziobro, ja przywołuję może? fakty historyczne. No, to jest po prostu konkluzja, Ale do której porównanie. dochodzi. To jest konkluzja, do której dochodzi wiele osób. O, wczoraj przedczoraj przedwczoraj czytałem wiele porównań właśnie takich. Przywołuję je, proszę bardzo. E, powiem tak. Jeżeli ktoś uważa, że jego rolą jest niszczenie wizerunku Polski, jest przedstawianie nieprawdziwego obrazu sytuacji, to niech się zastanowi, dlaczego ten film jest z takim entuzjazmem przyjmowany nie w Wenecji, bo w Wenecji mogą sobie nagradzać co chcą. W Rosji i na Białorusi. Dlaczego od kilku dni propaganda Łukaszenkowska jest w niebo wzięta, że ich tezy, które forsują od dawna, są Przedstawione w filmie uznanej reżyserki. No właśnie w tej sprawie kropka, bo teraz chcę zapytać o propozycje programowe. Opozycja mówi, że to przede wszystkim są odgrzewane kotlety, że to są tylko propozycje y, troszeczkę uzupełnione, częściowo niezrealizowane. No i ta jedna nowa, która też nie jest nowa, dlatego że projekty w sprawie wieku emerytalnego, y, właśnie nie wieku, tylko emerytur stażowych bez względu na wiek, tylko y, ze względu na staż. To jest już coś, co było w Sejmie od, o ile pamiętam, 2021 roku. Dwa projekty, obywatelski oraz prezydencki. Państwo troszkę inny wiek proponują, bo to będzie, znaczy, inny staż: 38 dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Prezydent proponował wiek wyższy, staż, przepraszam, żebyśmy tego nie mylili. Solidarność proponowała nieco niszczy, a Gertruda Uścińska, w ogóle pani prezes Zusów, Przestrzegała, no, że może to nie jest najlepszy pomysł. Ja rozumiem, że opozycja, która no, jedyne na co ją stać, to jakieś żenujące billboardy rozklejane po miastach, w których grafik przerabia zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Oni uważają, że w ten sposób się wygrywa wybory, że oni mogą mieć problem z przeczytaniem dość, dość rzeczywiście rozbudowanego programu Prawa i Sprawiedliwości. Mam go tutaj przed sobą Oj, pan, w wersji tam, pan też będzie mieć problem. W wersji bo cyfrowej. Mamy dwie minuty. No to może szybko. Mam przed sobą ten program w wersji cykrowej. 300... Czy to wszystko jest policzone? już do tego zmierzam. Ma 300 stron. Zachęcam do pobrania z, ze strony Prawa i Sprawiedliwości i tam jest wiele, wiele, wiele propozycji, tam jest też pewna wizja Polski, ale którą prezentuje. konkretów yy, koalicji. Pani redaktor, no tam nie będę się paswił, te konkrety są niektóre wpisane po dwa razy, no więc yy, umówmy się. Yy, co z emeryturami stażowymi? To jest marzenie wielu Polaków, to jest postulat jeszcze solidarności z lat 80. My deklarujemy, że w nadchodzącej kadencji go zrealizujemy. Dla tych, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli pracę, 38 lat składkowych dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Oprócz tego, oczywiście, te inne sztandarowe projekty, w sumie 8 konkretów prawa i sprawiedliwości, ale powtarzam, zachęcam do zajrzenia do programu. W najbliższych dniach będziemy mówić o Innych rzeczach. Tam są kwestie dotyczące bezpieczeństwa, służby zdrowia, rodziny, seniorów, w zasadzie wszystkich dziedzin życia to, i w każdej mamy propozycję. To błyskawicznie, czy coś z propozycji opozycji, nie tylko koalicji obywatelskiej, ale tych ugrupowań, które miały konwencję w sobotę, Prawo i Sprawiedliwość przyjęłoby, gdyby dalej rządziło, jako propozycja godna. Propozycje godną uwagi. Na przykład renta wdowia. Ale o których mówimy w propozycjach? panie redaktor, powiem jasno. No, na przykład odnosząc, renta, się, wdowia. odnosząc się do propozycji naszych głównych konkurentów. Nie, nie będziemy wyprzedawać polskiego majątku, jak tego chce Platforma. Nie, nie będziemy zabierać Polakom 800+, plus czy innych, czy innych świadczeń, jak chce tego Hołownia. I platforma pewnie też. Nie, nie będziemy kazać Polakom umierać pod płotem, jeżeli ich Dobrze, nie zostanie. Ale stać 35... na pomoc lekarską, jak to Godzinny tydzień pracy i ta renta w dowie. O to pytałam szybciutko, bo już Jeśli ktoś... chodzi o pracę, to my przede wszystkim chcemy, żeby praca w Polsce była godnie wynagradzana. I o, od samego początku. Też. 20%, 30% podwyżki. Tak, ale już redaktor, musimy Niestety fakty bardzo są, mi przykro. są takie, kiedy przejmowaliśmy władzę, pensja minimalna Dziękuję. wynosiła 1750, zł. tej dzisiaj urwała, wynosi. Jeszcześmy też w telewizji 600. i wyrwał głowę do widzenia oglądających nas.